Wtedy Daniel nawet nie miał pieniędzy na jedzenie, nie? No, były takie sytuacje. No. Za tych czasów, co ja do niego przyjechałem pierwszy raz. No. Ja pamiętam. Ale ugościł. Powiem tak, ci ludzie, właśnie, którzy są, że tak powiem, nie biedakami. Nie prostakami, tylko są po prostu prości z samego siebie. No. Ci, którzy są nie to, że biedacy, ale tak usytuowani, tak powiedzmy, w takiej podstawowej grupie ludzi, to często gęsto bardziej cię ugoszczą niż taki kurwa kumpel, co ma w chuj siana, i tak dalej, niż taki kurwa, wiesz. Tylko mi bardziej chodziło o to. Są bardziej otwarci, oni ci pomogą, oni ci ugoszczą, nie na tej zasadzie. Tak, nie kuźwa, że... Wiesz, o co mi chodzi? Bardziej mi chodzi o to, że jak ja do Daniela jechałem, i on naprawdę bardzo miał mało, jakieś tam chatę wynajmował, nawet nie skąd pieniądze, bo jak ja do niego przyjechałem, on nic nie miał tam w domu, tylko miał samą chatę, ten komputer, który miał, i jakieś wszystkie jedzenie, wszystkie alkohol, który tam był, to było, to ja kupowałem i nawet te wszystkie donaty przez te 3 dni, czy tam 2, wszystkie poszły do niego i nawet mi dziękował, że Abi zachował się zajebiście, bo wszystko poszło dla mnie, nie? I najbardziej właśnie mnie to zabolało, że mimo, że... No, tutaj jest pokazane po prostu, że donaciki